Jerzy Wąsowicz urodził się 14 listopada 1944 roku na Wołyniu. Jest jedną z ważniejszych żeglarskich postaci na Pomorzu i w Polsce. Ten fakt doceniło w 2007 roku miasto Gdańsk, gdy Paweł Adamowicz przyznał panu kapitanowi tytuł honorowego żeglarza i podróżnika tego miasta. Swoją jachtową przygodę rozpoczął w 1960 roku. Pierwszy rejs odbył na Generale Zaruskim i przez chwilę był zawodnikiem w klasach olimpijskich, takich jak Latający Holender czy Dragon. Właściwa przygoda naszego bohatera rozpoczyna się w 1980 roku od kupna starego kutra rybackiego i przerobienia go na jacht oceaniczny. Jednak na jego wodowanie pan kapitan musiał poczekać aż 10 lat. To był czas kryzysu w Polsce, głębokiego kryzysu. Po prostu nic nie było. Nawet nie można było zarobić odpowiedniej ilości pieniędzy, żeby to budować. Także kupiłem ten kuter od pana Lewandowskiego, przyprowadziłem do Górek Zachodnich. Przez 2 lata gromadziłem materiały, później w Górkach wybuchł pożar i wszystko to, co zgromadziłem, spłonęło łącznie z silnikiem i z takim ślicznym bączkiem do łódki. I po 2 latach nastąpił taki kryzys, a po prostu myślałem, że spalę to wszystko i dam sobie spokój. Ale jednak udało się to przełamać i w ciągu następnych 8 lat doprowadziliśmy budowę tego jachtu do końca. W 1991 roku po wielu trudach Jerzy Wąsowicz wreszcie mógł wypłynąć w swój pierwszy rejs. Zaczął, co by nie mówić, dość ambitnie, ponieważ jego celem było opłynięcie świata na ukochanej Antice. Ta wyprawa zajęła mu 6 lat i zakończyła się w 1997 roku w Gdańsku. To jest teczka mojego kolegi, politechniczna teczka. I wyrzucamy wszystko w pierwszych godzinach do morza. Wszystko, co nas wiązało z naszymi firmami, czyli pieczątki, długopisy, teczki, wszystko poszło do morza. My dobrze, wrócimy za 2-2,5 roku. Co prawda wydłużyło się to wszystko, bo wróciliśmy po 6 latach. Zanim wypłynąłem w pierwszą wyprawę, byłem dyrektorem takiej średniej firmy budowlanej. Zostawiłem to wszystko i popłynąłem. Muszę powiedzieć, że nie żałuję ani jednego dnia. Nie żałuję tej decyzji, nie żałuję ani jednego dnia. Tych spotkań z rekinami i różnych zdarzeń z rekinami było sporo. Ostatniego, podczas naszego pobytu w Indonezji, spotkaliśmy skipera z innego australijskiego jachtu. Spędziliśmy całą noc na plaży, przy ognisku i przy piwie, i on nam sprzedał swoją filozofię, że nie łapiemy rekinów, nie zabijamy rekinów, ponieważ to my jesteśmy gośćmi w ich środowisku i nie powinniśmy tego robić. Natomiast należy się liczyć, że jeśli my jesteśmy w jego środowisku, to on nas może zaatakować. Z pierwszej wyprawy nie żałuję ani jednego dnia. Wszystko było tak jakby ciekawe i dobre. Każdy, wybierając się w jakąś podróż, ma swoje wyobrażenie, co chciałby zobaczyć, co chciałby przeżyć. To muszę powiedzieć, że w moim przypadku, jakkolwiek nie zarzucam sobie braku wyobraźni, to co przyszło, było daleko większe niż nawet ja marzyłem, czy przypuszczałem, że może się zdarzyć. Drugą poważną wyprawą było opłynięcie obu Ameryk. Ta jednak nie zakończyła się tak spektakularnym sukcesem, ponieważ kapitanowi Wąsowiczowi udało się opłynąć jedynie Amerykę Południową. Trafialiśmy na kolejne sztormy, płynąc wzdłuż wybrzeży Ameryki Południowej do Montevideo i później z Montevideo już byliśmy spóźnieni. W Buenos Aires czekała na nas załoga, która przyjechała do Montevideo, popłynęliśmy dalej i między Hornem a La Plata dostaliśmy 7 ciężkich sztormów, z czego 5 było przeciwnych, także prawie nie poruszaliśmy się, byliśmy coraz bardziej spóźnieni. Znaleźliśmy się w Patagonii chilijskiej już po opłynięciu Hornu, mniej więcej o kilka tygodni spóźnienia. I okazało się, że bilety, które ma załoga na powrót, są nieważne, trzeba było to załatwiać. To przeciągnęło nam cały ten czas pobytu. Poza tym musieliśmy zaopatrzyć jak na Patagonię w taką ilość jedzenia i paliwa, żeby nam to wystarczyło. Wiadomo było, że tam niewiele albo w ogóle nic nie będziemy mogli dostać. Także znaleźliśmy się w Patagonii już w środku zimy.
jak mówili lokalni ludzie, Deep Winter. I przepychaliśmy się przez kanały Patagonii, czasami z bocznych fiordów wypychało mnóstwo kryi lodu. Musieliśmy się przez to przebijać. Czasami były silne wiatry. Jednego dnia zrobiliśmy 8 mil, drugiego dnia 30 mil, a czekaliśmy na jakieś poprawy pogody, bo albo był duży opad gradu, śniegu, albo silny wiatr i nie mogliśmy się czasami ruszyć z kotwicy, żeby dalej pożeglować. Także wszystko to nas bardzo, bardzo opóźniało. Poza tym odwróciły się wiatry i wzdłuż zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej wiatry wiały już z północy, czyli myśmy się musieli przebijać pod wiatr cały czas. I to nas opóźniało. Także jak znaleźliśmy się już później w Ekwadorze i na Galapagos, to się okazało, że gdybyśmy chcieli zrealizować ten program, czyli dopłynąć do Alaski, do British Columbia i do Alaski, to potrzebny byłby nam jeszcze jeden sezon. A już wtedy no nie było takiej woli, a z drugiej strony już finansowo byliśmy troszeczkę pod kreską. W Golfo de Penas mieliśmy najcięższą przeprawę. Po prostu zabrakło nam około 30-35 mil do Anaping. To jest taki fiord. Musieliśmy wyjść na otwarty ocean, a później wejść do tego fiordu, ponieważ innej drogi nie było. I mniej więcej właśnie te 30-35 mil zabrakło nam do tego miejsca. Przyszedł tak ciężki sztorm, że nas wepchnął z powrotem do Zatoki Penas. A to jest Golfo de Penas, to jest nazwa hiszpańska, to jest Zatoka Żalu, Zatoka Kary. Rzeczywiście fale były niebotyczne, także jacht zalewało i pierwsze co się wynurzało to szprychy tego koła sterowego. To wszystko było pod wodą, powoli woda schodziła, także jak fala nas zalewała, stałem przy sterze, to wskakiwałem na burtę, kładłem brodę na ławie wantowej i czekałem, a woda zalewała mnie mniej więcej po piersi. I czekałem, aż cała woda zejdzie i tak mniej więcej co kilkanaście minut dostawaliśmy taką ogromną falę. W późniejszych latach Jerzy Wąsowicz odbywał kolejne rejsy. W 2003 roku wybrał się w wyprawę dookoła Atlantyku śladami znanych Polaków. To była kolejna wyprawa, natomiast pierwsza wyprawa była, tak powiem, śladami Williama Alberta Robinsona. To była książka, która mnie zainspirowała w ogóle do żeglarstwa. I w dużej części ta pierwsza sześcioletnia wyprawa pokrywała się z trasą Robinsona. Druga, na tym po prostu myśmy szukali jakiegoś tytułu, tytułu do kolejnej wyprawy. I ktoś podsunął projekt, że można popłynąć wokół Atlantyku śladami Polaków. Rzeczywiście tych śladów jest mnóstwo, począwszy od Kamerunu, wyprawa Scholz-Rogozińskiego, czy losy Legionu Naddunajskiego Kniaziewicza na Dominikanie, czy w Sawanach, jeszcze wcześniej w Brazylii cała historia Krzysztofa Arciszewskiego, zupełnie niebanalna. I tak po kolei staraliśmy się coś pozbierać z tej naszej polskiej pogmatwanej historii. Za swoje podróże nasz bohater otrzymał wiele nagród. Były to m.in. Rejs Roku, Srebrny Sekstant, Kolosy czy Nagroda Konrada. Jest honorowym członkiem wielu prestiżowych klubów na całym świecie. Otrzymał medal Rodziny Strzeleckich w Australii, został osobowością roku Radia Gdańsk, dostał wiele listów gratulacyjnych, m.in. od Kongresu Stanów Zjednoczonych. Jest nawet honorowym członkiem Republiki Karaibskiej. To jest taka bardziej w formie zabawowej. Andrzej Piotrowski z Chicago, z przyjaciółmi, pływali corocznie po Karaibach i postanowili się zorganizować. W związku z tym utworzyli tak zwaną Republikę Karaibską i na wyspie Wagnera jeszcze ustalili, że tam jest główna siedziba Bractwa Republiki Karaibskiej. Do tego tam kilku aktorów doszło, Malejko, chyba Linda,
i stworzono taką dużą grupę. To ma bardziej formę zabawową niż jakieś takie realne, ale jest to miłe, ponieważ szukamy dla siebie jakiś taki ujść. Tych nagród akurat dla Bractwa Wybrzeża spisałem wszystkie moje dokonania i nagrody, które dostałem. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Jestem członkiem honorowym kilku klubów po tamtej stronie Atlantyku. Mam Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi, medal Miasta Gdańska. Jestem żeglarzem Miasta Gdańska. Mam Gdański List Morski. Tych nagród się nazbierało naprawdę, naprawdę dużo, aż nieładnie mówić. Mieliśmy spotkanie w UX z misjonarzami z Nadsepiku i się okazało, że podczas tego spotkania, że wybuchła wojna klanowa w tym rejonie, z którego oni pochodzili. No i czekaliśmy, aż ta wojna się zakończy, bo to są krótkie różnego rodzaju spięcia. Się okazało, że na drugi dzień dalej jest zawierucha, na trzeci dzień. Znowuż oni byli bardzo niespokojni o swoje misje. Oni przyjechali na spotkanie z nami, ale z drugiej strony przyjechali również po zaopatrzenie. No, dżipy były już załadowane wszystkim, całym dobrem. Bali się tymi dżipami wracać, po prostu wiedzieli, że napadną na nich i się im to zabiorą. I wzięliśmy całe to zaopatrzenie na pokład i popłynęliśmy 70 km w górę rzeki Sepik, jednej z najdzikszych rzek na świecie, uważana jest jej dziksza od Amazonki. A byliśmy dosyć silnie uzbrojeni wtedy, mieliśmy sporo broni i sporo amunicji. A to jest grupa misjonarzy właśnie na Papui. Antika przepłynęła Atlantyk 9 razy w różnych konfiguracjach. I jeszcze jedno, najprawdopodobniej tak na 99% jest to jedyny kuter rybacki z Bałtyku, który opłynął Horn. Po prostu kutry rybackie tam się nie wybierają, bo nie ma po co, a ten przerobiony na jacht dokonał tego. To już w tym roku będzie 15 sezon, jak pływamy w letnich 3 miesiącach. Z reguły wypływamy na początku czerwca. Staramy się brać udział w takich zlotach oldtimerów, spotkaniach oldtimerów, ponieważ mamy pewien dorobek, możemy się z tym pochwalić, pokazać. Chcemy pokazać, że Polacy też nie wypadli sroce spod ogona, że gdzieś tam podróżujemy i też coś przeżywamy. I ponieważ ja mam swoje lata, łódka też ma swoje lata, załogi też są raczej bardziej zbliżone do mojego wieku, to już wpływamy w tej chwili bardziej swobodnie, bardziej wstrzemięźliwie. Staramy się tak od portu do portu, każdy rok coś nowego wnosi, odwiedzamy nowe porty. Jest ich z reguły od 25 do 30 portów w każdym sezonie. To jest z całego świata zjeżdżają, albo ze Stanów, z Australii, z Austrii, z Niemiec i oczywiście moi koledzy. Już nie mam celu, po prostu wiem, w jakim stanie jest ta łódka. Ona, jak mówiłem, ma swoje lata i jest to już babcia, o którą należy dbać i staramy się to robić. Jakichś ambitnych celów, jakichś wielkich wypraw, jakkolwiek długi pozostały, bo jak pamiętacie, Alaska wisi nam jeszcze w dalszym ciągu, ale to już chyba innym jachtem na pewno. Niech Antika zostanie na Bałtyku, niech tak reprezentuje trochę i miasto Gdańsk i tą całą sferę, która tutaj istnieje.